Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Mazowszu, a konkretnie w Wólce Dłużewskiej, wsi położonej nieopodal rzeki Świder. Nie brakuje tu pięknych widoków, lasów i bobrów. Swoisty skansen wsi mazowieckiej stworzyła w tym miejscu rolniczka Anna Michalik, utytułowana innowatorka w agroturystyce. Choć przez moment myślała, że mogłaby żyć w mieście, okazało się, że tylko kontynuacja życia na wsi ma dla niej sens. Wraz z rodziną oraz zaprzyjaźnionymi pasjonatami pokazuje w swojej zagrodzie, jak to na terenach wiejskich dawniej żyło się i pracowało, a lekko nie było. Czy zawsze wiedziała Pani, że będzie Pani mieszkać na wsi, że tutaj Pani chce działać? Nie, absolutnie. Najpierw próbowałam, normalnie skończyłam studia, pracowałam, prawda, w Warszawie, dojeżdżałam. No i to raczej te problemy lokomocyjne, dojazdy, czas, który traciłam na dojazdy, spowodował, że zdecydowałam się wrócić tutaj i pracować tu. Jak to się stało, że postanowiła Pani prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? Stwierdziłam, że dobrze by było jak gdyby stworzyć coś, co by mi dało sposób zarobkowania, taki, żeby utrzymać rodzinę, no i robić to, co lubię. Jak się Państwo rozwinęliście, bo rzeczywiście macie Państwo tutaj ogromny potencjał, dużo ziemi, dużo atrakcji. Od czego zaczynaliście? Oj, zaczynaliśmy. Nasze początki były naprawdę bardzo minimalistyczne. Zaczynaliśmy od tego, że wybudowaliśmy nasz dom. Najpierw mieszkaliśmy w tym domu drewnianym, w którym teraz jest skansen, więc naprawdę warunki były no, typowo wiejskie, prawda? Nie było wody, woda była ze studni, przynoszona wiadrem, więc naprawdę warunki zupełnie inne niż te, w których teraz się żyje. Budowaliśmy dom i później wszystkie te budynki, ale to sukcesywnie. Doszły przyjazdy dzieci, właśnie zajęcia edukacyjne, no i powoli jak gdyby rozszerzaliśmy naszą agroturystykę, zapisaliśmy się do zagród edukacyjnych, stworzyliśmy tą zagrodę, stworzyliśmy program edukacyjny. Program edukacyjny nagrodzony i doceniony. Wprowadza Pani innowacje w agroturystyce. Cieszę się z tego ogromnie, że po prostu z takiej małej miejscowości, no nie wiem, no ktoś docenił, zobaczył ten potencjał, potrzebę w ogóle takiego przyjazdu tutaj do nas, prawda, i pokazywania dzieciom, kolejnym pokoleniom tego, jak dawniej się żyło na wsi, prawda, bo to, co my tutaj robimy, to jest tak naprawdę pokazywanie, jak dawniej ludzie żyli na wsi, czym się zajmowały kobiety, czym mężczyźni, czym żyła rodzina, prawda, to, że dawniej gospodarstwa były samowystarczalne, czyli tworzono swoją pracą produkty, materiały, w których chodzono. Tak samo my prowadzimy zajęcia i warsztaty w strojach ludowych. Są to stroje kołbielskie. Typowe ja też otrzymałam, proszę Państwa, tak jak Państwo widzicie. Tak, kołbielski strój ludowy, typowy dla tego regionu. Anna Michalik to kobieta wielu talentów. Nie tylko potrafi turystów ugościć, ale także czegoś nauczyć. Choćby wykonywania wycinanki kołbielskiej, nieco mniej znanej od łowickiej wycinanki mazowieckiej. Spróbujemy wycinanki kołbielskiej, dlatego że być w naszym gospodarstwie i nie wrócić, nie wyjść z czymś ludowym, no to jest niedopuszczalne. Wręcz to tak jakby nie być. Istotą jak gdyby całej pracy nad wycinanką jest odpowiedni sposób złożenia papieru. Proszę sobie wybrać dowolny arkusz. Dzisiaj zrobimy na takim zwykłym kolorowym papierze. Marysia okazała się być pilną uczennicą, jednak czy jej twórcza wycinanka wpisze się w kanony wycinanek kołbielskich? Najpierw bierzemy sobie tak kartkę i robimy z niej taki żagiel, ja to nazywam. Potem z tego żagla robimy chatkę, czyli jeszcze raz zaginamy. Potem przekładamy i robimy coś takiego, jakbyśmy robili samolot do puszczania, tak jak dawniej dzieci puszczały samoloty. Im więcej nacięć na naszym papierze, im one są bliżej siebie, tym wycinanka jest ciekawsza i ma więcej zdobień. Tu jeszcze jest niepodcięte. No nie jest to łatwe. Proszę sobie pomyśleć, że dawniej kobiety wycinały takimi wielkimi nożycami, które na co dzień służyły do obcinania wełny z owiec. Czyli nawet sobie tego wielkie. Nie wyobrażam. Właśnie, to były wielkie. Dawniej takie wycinanki zdobiły wiejskie chałupy. O, tego cięcia nie planowałam, ale troszkę rączka mi się obsnęła. To jest taka najprostsza, na prędce zrobiona wycinanka. Teraz chwila prawdy. Ta-da. Prawdziwa twórczyni ludowa. Pełną gębą. W gospodarstwie jest również możliwość nauczenia się wyplatanek z siana. A wiedzą, jak to robić, dzieli się tu z innymi mistrzyni. Pani Maria. Tutaj nam powstaje szyja.
i bierzemy, okręcamy. Raz, dwa razy jak dłuższe sianko i odkładamy na szyję. Jak jest za bardzo rozwarty dziób, to jeszcze możemy tam troszeczkę dołożyć i troszeczkę zmniejszyć tą rozwartość tego dzioba. Siano może być nie tylko paszą dla zwierząt, ale i doskonałym materiałem plastycznym. Wystarczy umiejętnie poskręcać i gotowe. Teraz ścinamy, żeby kurka była. I na taki ogoneczek. I teraz najważniejsza rzecz, to trzeba poobcinać. Proszę, obcinać, a ja tą zwierzę. Strzyżenie. Tak jest. Jak owieczkę. Jak owieczkę. Artystycznie natchnieni i z pewnością zrelaksowani. Skończyliśmy naszą wizytę w Dolinie Bobrów, ale nie na Mazowszu. Wyruszyliśmy w dalszą drogę, na wschodnie Mazowsze. Przez wieś Kąty Goździejewskie w gminie Dębie Wielkie przebiegał przez kilka wieków jeden z najważniejszych traktów Rzeczpospolitej, łączący Warszawę z Wilnem. To właśnie tu powstał wyjątkowy gościniec w formie obory mazowieckiej przy użyciu naturalnych materiałów – gliny, słomy i piasku, który stworzyła Bogusława Redkowska, miłośniczka folkloru i tradycji. Skąd wziął się pomysł na to miejsce? To był taki powrót do korzeni. Ponieważ ja się wyprowadziłam z tej miejscowości, to po latach postanowiłam powrócić tu i coś zrobić. Oczywiście trafiłam na wspaniałych ludzi też, którzy mi pomagali w tym wszystkim, wspierali i zaczęliśmy coś takiego tworzyć. Chciałabym tutaj, aby ludzi ugościć, podać im jedzenie, picie jakieś, ale oprócz tego chciałabym pokazać i przedstawić ludziom jeszcze kawałek jakiejś naszej tradycji, jak to kiedyś tam dawno temu było. Można powiedzieć, że jest Pani żywą wizytówką Mazowsza Wschodniego. Mazowsze Wschodnie jest mało, nadal jest mało promowane, a mamy tutaj kilka też, przecież mamy swoją tradycję, kulturę. Wprawdzie to są rzeczy proste, ale też piękne i no i nasze oczywiście. Opowiedzmy o tym miejscu, bo ono jest bardzo wyjątkowe, nawiązuje do obory mazowieckiej. Postanowiłam wymyśleć właśnie taką budowlę z gliny. Bloki, duże bloki, glina, trochę słomy, piasku, woda i w ten sposób powstawały takie bloki, które są łączone również z zaprawą glinianą. Tutaj u Pani widać wszędzie akcenty z Mazowsza. Opowiedzmy o tych wzorach, o tych poduchach, o tych lalkach. No właściwie to się tak zaczęło od tych lalek, że zebrałam 50 lalek z różnych regionów Polski. Do każdej lalki jest jeszcze taka gazetka z opisem. Potem znowu zaczęłam tu sprowadzać rzeczy, produkty naszych lokalnych artystów. I są tu także produkty z Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z Mazowsza. Tak, promuję właśnie towary takich producentów, ponieważ sama należę do tej sieci. I u Pani można wypić coś wyjątkowego, produkt limitowany, wyjątkowa kawa, żołędziówka. Tak, serwujemy tutaj dębską kawę żołędziówkę, którą pijał sam Fryderyk Chopin. Jest to zapisane w Kurierze Warszawskim, że wypijał 7 i prosił jeszcze o 8. Pachnie lasem. Jako ciekawostka z naszych tutaj terenów, bo jesteśmy niedaleko Sulejówka, gdzie jest Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego, to właśnie żona marszałka, bardzo lubiła tę pić kawę żołędziówkę. Czyli kawa z historią. Kawa żołędziówka to nie jedyny smak, jakim można się rozkoszować w tym miejscu. Widzę tutaj wiele regionalnych produktów. Miodolada miętowa, cynamon w miodzie, czarna porzeczka w miodzie, powidła śliwkowe. Sporo tego. Często wiele osób nie wie, że takie skarby są skryte właśnie na wsi. No właśnie mało ludzi wie, ale staramy się promować jakoś się wspólnie i żeby ludzie jednak korzystali, bo to są takie bardzo naturalne składniki i warto próbować.
Bogusława Redkowska prezentuje w gościńcu wszystko, co związane jest z Mazowszem Wschodnim i nawiązuje do jego korzeni. Można u Pani zobaczyć piękne kołbielskie stroje. Czym one się charakteryzowały? Z pewnością pasami? Tak, kolorystycznie. To są takie właśnie specjalne kolory. I w tym regionie właśnie te kolory się tutaj wpasowywały. A to jest spódniczka, proszę Państwa. To jest spódniczka, tak. Proszę opowiedzieć o tym otworze, bo to mnie bardzo zaciekawiło. Bo ten otwór właśnie jest z tej strony, z przodu. Pomyślałam, że to na tym się zakłada. Młode żony, potem jak zachodziły w ciążę, to miały już tutaj gotową spódnicę, bo po prostu ona się rozchylała. I to jest właśnie... Bardzo praktyczne. Tak, to jest bardzo praktyczne. Tutaj mamy jeszcze, to Pani ma fartuszek. Tu mamy jeszcze też takie różnego rodzaju fartuszki. I to właśnie są z tych terenów. Muszę powiedzieć, że to wszystko waży. Jak niedawno odwiedzaliśmy zespół Mazowsze, to powiedziano nam, że stroje mazowieckie są zawsze najcięższe. Strój łowicki waży 14 kg, także było co nosić. No i to też jest ciężkie. No to są z takiej wełny w ogóle. A to jest taki niby fartuszek, ale to się nosiło na ramionach. Tak, właśnie w ten sposób. Bardzo dobrze się w tym czuję. I tutaj już wiem, że z przodu wiązanie, proszę bardzo. I można iść tak na spacer. To teraz pokażę może koszulę męską. Męską. To jest koszula męska. Tutaj ma takie hafty właśnie. Wydawałoby się, że... O, a damska jest skromniejsza. Wiele osób zapomina o tym, że mazowieckie to nie tylko Warszawa i okolice, ale także można zapuścić się głębiej i zwiedzać inne piękne miejscowości, dalekie wsie, które kryją w sobie wiele skarbów. Dokładnie. Jesteśmy w Dębem Wielkim. Tu kiedyś była puszcza, dzierża. Stąd żołędzie, kawa żołędziowa. To są właśnie takie nasze lokalne smaki, nasze lokalne korzenie. Tutaj na terenie gminy mamy 600-letni dąb. Tworzymy też swoją historię, odkrywamy ją. Ludzie tego potrzebują teraz, tej lokalności, obcowania ze sobą, poznawania. Są to zarówno tubylcy, ale i przyjezdni, prawda? Jest to taka fajna integracja, inspiracja, poznawanie. I to jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Oferta kulinarna gościńca oraz warsztaty z rękodzielnictwa mogą z pewnością przenieść w dawne czasy. Podobnie jak występujący tu artyści, grający na nietypowych instrumentach. Powiem szczerze, że zaskakująco. Jeszcze w takiej odsłonie tego utworu nie słyszałam. A jak dawniej muzycy radzili sobie z graniem i na czym grali? Muzycy grali też na wszystkim, bo też na wsiach przecież nie było możliwości zdobycia instrumentu jakiegoś takiego. Przecież nie było sklepów muzycznych. Ludzie grali na źdźbłach trawy, grali na bębnach wyciosanych czy zrobionych z jakichś po prostu prostych przedmiotów, czy nawet uderzali w jakieś proste przedmioty. Ja chyba też w jakiś sposób kontynuuję tą tradycję i robię rzeczy z przedmiotów, które tymi instrumentami nie były, a teraz są. Daje im Pan drugie życie, właściwie można powiedzieć. Można tak powiedzieć, dokładnie. Granie ekologiczne. Tak, tak, recykling, muzyczny recykling. Na tym kończymy naszą podróż po historycznym trakcie. Urokliwe miejsca z pewnością na długo pozostaną nam w pamięci. Po każdej podróży warto się posilić, a pożywne i zdrowe są z pewnością warzywa, w szczególności zielone. Pani doktor, mówi się, że zielone warzywa są dla naszych organizmów szczególnie cenne. Dlaczego tak się dzieje? Rzeczywiście największa jest koncentracja składników bioaktywnych. To, co jest zielone, posiada również chlorofil, coś, co jest w ogóle unikatem, ponieważ chlorofil jest chemiczną, ma cząsteczkę właśnie prawie analogiczną do hemoglobiny. Więc jest to nawet przez niektórych nazywane krwią roślin, prawda? Ale to, co mają te różne polifenole, rośliny zielone mają i te pierwiastki tak silnie alkalizujące, także wprawiają naszą krew w stan właśnie bardziej alkaliczny, a więc niesłychanie cenny dla nas. Chciałabym też tutaj w tym miejscu wspomnieć o takim ciekawym przypadku. Miałam kiedyś pacjenta, który był krańcowo ciężki, bo rozedma płuc zniszczyła płuca i był siny.
był siny, był niedotleniony. Nawet mu nie wolno tlenu podać, bo by tlen mu wyłączył ostatni ośrodek z dwóch ośrodków oddechowych. A więc praktycznie było bez wyjścia leczenie. I ja wtedy zaproponowałam mu właśnie, a może spróbujemy tą dietę. Ta dieta warzywno-owocowa tylu ludziom pomogła. I proszę wyobrazić, dosłownie, no trudno w to uwierzyć. Po dwóch dniach ten człowiek przyszedł, dziękował, bo już nie miał sinicy. Czuł się cudownie, powiedział, że pierwszą noc mógł przespać po tylu nocach. Nie miał duszności. Po latach dopiero się zorientowałam, co mogło mu pomóc, bo przecież płuc nie miał, on miał zniszczone rozedmo. Zrozumiałam, że to była zielenina. W naszej diecie jest bardzo dużo i soków, i surówek, sałatek, i pietruszki, i koperki, seler naciąg. I okazało się, że zielenina wnosi tlen przez żołądek, więc jeśli nie ma płuc, on się dotleniał przez żołądek. Także również w nowotworach. Jak bardzo jest to ważna informacja, ponieważ wiele ludzi na przykład je produkty białkowe, dużo mięsa, prawda, a tam znajdują się czynniki, które nasilają podziały komórek, czynnik insulinopodobny, czynnik wzrostu. Natomiast jeżeli oni by więcej właśnie soki zielone, w ogóle zieleninę, to tam znajdują się właśnie te właśnie nośniki chlorofilowe tlenu. W ten sposób dotlenia się krew, a nowotwór wtedy się nie może mnożyć. Zielone warzywa to antidotum na zakwaszenie organizmu, które potrafi wywołać mnóstwo szkód oraz ciągle nawracających schorzeń, które nie dają się w żaden sposób wyleczyć. Soki zielone powinniśmy pić codziennie. Codziennie na przykład jarmuż z jabłkiem, prawda, powinien być codziennie. Włączamy te wszystkie detoksykacje, włączamy tutaj działania przeciwrakowe. Bardzo silne są związki przeciwrakowe, które te geny rakowe nam wyłączają. Także jeszcze wspomnę, że przyprawy są, też zauważmy, są też kolorowe. Na przykład kurkuma jest tak silnie żółta, a to działa na nas, na nasze geny wręcz rewelacyjnie. Prozdrowotnie przestraja nasze geny i dlatego trzeba dużo różnych ziół stosować, dużo różnych jeść warzyw i takich, i gotowanych, i surowych, i soków. Zobaczmy, jak zdrowie nasze się poprawi. A jeżeli się ktoś by zdecydował, żeby wyłącznie jeść warzywa i owoce, to zobaczy, dozna niezwykłych uzdrowień, bo z tym akurat mam dużo doświadczeń. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o zioła, także powinniśmy spożywać ich w sporej ilości. Właśnie, koncentracja polifenoli i innych związków w ziołach jest potężna. Jest potężna. Więc na przykład, to jest aż ciekawe, bo mięta, przypuśćmy, albo weźmy goździki, prawda, to mają antyoksydantów kilkanaście tysięcy w 100 mililitrach, miligramów. Coś nieprawdopodobnego. To są niesamowite lekarstwa dla nas, prawda? Inne rośliny, marchew ma powiedzmy mniej, ale no niektóre z nich zioła mają, to jest potęga, prawda? I to nas leczy. I rzeczywiście zioła mają niektóre no tak cudownie wybrane właściwości, na przykład miłożą, prawda? Poprawią krwienie mózgu, ale również zmiata wolne rodniki w obrębie mózgu. Praktycznie ludzie w starszym wieku powinni ten miłożą przyjmować, prawda, to zioło. A są też no wspaniały krategus, który serce, wydolność zwiększa serca. Zwróćmy uwagę, jakie to wszystko jest mądre, tak cenne, a my możemy jeść praktycznie to, co nam na działce wyrośnie, to, co często uważamy jako chwasty, to się nadaje do jedzenia. I takie różne sałatki z młodych mleczów, z młodych krwawników, roszponki i tak dalej. Proszę Państwa, też jest ciekawa rzecz. Kiedyś poleciłam chorej, żeby niech pani pije zielone soki. Taka była krótka informacja. Ona przyszła do domu i mówi, ja nie wiem, z czego sok zielony. I poszła, kupiła rukolę, zrobiła z jabłka i z rukoli sok. Ta pani przyszła mi dziękować. Mówi, proszę panią, mówi, mnie się wzrok poprawił, ja dopiero teraz widzę. Ja zaraz sprawdziłam, co w tej rukoli jest. Okazuje się, wszystko to, co jest dla oka potrzebne. I zeaksantyna, i luteina, i czego tam nie było. Więc po prostu pijmy soki zielone ze wszystkiego. Mają wartość nieocenioną dla zdrowia. Zielone warzywa wspomagają układ odpornościowy, nerwowy, pokarmowy, krwionośny. Są również źródłem żelaza, magnezu, witamin A, C i E, a dzięki zawartości witamin z grupy B są naturalnymi lekami na stres.
powinniśmy sobie pomyśleć, żeby na tym naszym talerzu znalazły się różne formy tych warzyw. A więc również i chociaż kiszona kapusta, czy kiszony ogórek, czy burak kiszony, coś z kiszonego, coś gotowanego na parze, na przykład brokuł czy kalafior, krótko i półtwardo, prawda? Coś surowego, tak? Tego dużo. Jakaś tarta marchew z jabłkiem, czy po prostu sałaty rozmaite z jakimś winegretem, czy jakieś właśnie jeszcze inne. I takie, i korzeniowe, i liściowe, i liściaste, ale też pomidor z cebulką, prawda? To wszystko ma sens, fasolka szparagowa, to wszystko ma sens. I tak trudno mówić, no niektórzy mówią, żeby 5 jeść warzyw w porcji. Porcja to się to, co mieści w dłoni lub w filiżance. Tak, ale można jeść i 9, szczególnie te osoby, które są ciężko chore, tam gdzie jest na przykład stan przedzawałowy, żeby zwiększyć właśnie ilość nawet do 9 porcji. No nie da się, to jest trudne, żeby tyle zjeść porcji, ale część można w formie soków zjeść. Też jest świetny pomysł, żeby robić smusy. Smusy, czyli włącznie z błonnikiem, blendować, a wszystko się naprawdę nadaje do blendowania. Chcąc o siebie zadbać, można codziennie serwować sobie koktajle owocowo-warzywne. To jeden z tych trendów, za którym warto podążyć. Z każdym łykiem zielonego napoju dostarczamy organizmowi niezbędnych składników, a sobie zapewniamy dobry nastrój. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia! Artur, sam sobie włożyć to. Bo to trzeba odpiąć, a tu odpiąć teraz na zimnym. Oparłam się? Trzyma pani się rękoma, żeby się coś nie obszyznęło, żeby pani brodą gdzieś nie uderzyła. Już?